Cześć, witam w kolejnym odcinku z serii Pierwszy jajko od. A dzisiaj pokażę Wam pierwsze jajko od kury gołoszyjki czarnej. Jest to gołoszyjka polska, standardowa. A teraz pokażę Wam to jajko. Tutaj macie właśnie te jajka. Wniosła ona 3 jajka. Dzisiaj chyba nie zniosła się. A jak ja to nagrywam, jest 17. Czyli niosła jajka 16, 15, 14. I to jest najwcześniejsze jajko, to było drugie, a to było trzecie. I nie wiem dokładnie, czy to są od niej, ale na pewno, bo widziałam ją, jak się niesie. I jest to kura z 14 lutego 2019 roku, z dnia walentynek. I 3 jajka już zniosły, zobaczymy. Są one pod kwoką aktualnie, bo chcę sprawdzić, czy na pewno coś się z nich wykluje, czy to będą gołoszyjki, czy też nie. Czyli taki test. Są one trochę takie ciemniejsze. Nie widać ich teraz, ale są takie. Nie są takie kremowe, są takie bardziej brązowe. Takie ciemny, kremowy właśnie. To było jajko od zwykłej nioski przed chwilą, co położyłem. I właśnie jest ona do pary z jarzębatym kogutem, gołoszyjkiem. Kogut jest bardzo duży, ona jest troszeczkę mniejsza, ale już jajka niesie, także cieszę się bardzo. Szyja jej czerwieniała. No nie pokażę Wam jej dzisiaj, bo nie wiem aktualnie, gdzie ona jest. Przepraszam Was za tą kwokę, co tak co chwilę tak piszczy, kwoczy. Ale jestem bardzo blisko niej, bo tylko na ciągnięcie ręki tutaj sobie siedzi. I dlatego tak się drze. Młody kogut gołoszyjka już pieje. Kurka się niesie, także jest bardzo ładna, młoda parka. Z dorosłego mam już tylko koguta czerwonego na niebieskim ogonie. I te jajka, jak już powiedziałam, są pod kwoką. I bardzo ciekawi mnie, co z nich się wylęgnie. Czy to będzie zwykły kurczak bez gołej szyi, czy będzie z gołą szyją, czy w ogóle jeszcze jakiś inny. Ale podejrzewam, że to są od niej jajka. I mam potwierdzeniem to, że ona siedziała w gnieździe i było jedno z tych jajek i ono było jeszcze ciepławe. Także ona to mogła znieść. Na miniaturce pewnie będą te jajka i nie wiem, czy dodam jeszcze tamtą kurę, czy nie. Ale pewnie w niektórym jakimś odcinku się pojawi. Mogę Wam zapowiedzieć, że niedługo będzie kolejny odcinek serii kotkowo, czy tam kociętowo. Kociętowo, tak. Ale to już się zobaczycie to niedługo. Pamiętajcie, zostawiajcie łapki w górę, bo jeżeli pod tymi odcinkami do 23 będzie łącznie 100 łapek w górę, a jak ja to nagrywam jest 35, jest dzisiaj 17, to będzie wtedy jeszcze tydzień, tak codziennie będą przez tydzień odcinki. Więc to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o tych właśnie maratonie, o tych łapkach. Trzymajcie się. Cześć.